Internetowa Telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Zajmuję się rękodziełem artystycznym. Robię ze sznurka, sizalu. Pierwszą moją robotką, którą zrobiłam i wystawiłam, to były palmy. Palmy sizalu, które tutaj właśnie mam zrobione, bardzo się podobały, więc zaczęłam kontynuować tą pracę dalej. Kwiaty. To jest właśnie sznurek, prosty sznurek, to powiązany, ale uważam, że są bardzo efektowne i bardzo elegancko wyglądają w wazonie przede wszystkim. Są też kwiaty sezonowe. Tutaj robię z białego sznurka. A poza tym robię, zaczęłam lipcować. Robię torebki, robię makety. Po prostu to daje dużo zadowolenia, dużo takiej satysfakcji. Dają te mówię też krótkowe kwiaty. No, jeżeli chodzi o stoiska, więc dużo brałam udział w Dni Jasła, Dni Wina. Poza tym wyjeżdżałam na kiermasze. Po prostu jakoś tak zostało. Taki kiermasz jak tutaj z okazji Dni Jasła i przy takim audytorium to jest naprawdę takie wyróżnienie i satysfakcja. Internetowa Telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość.